Marek Wnukowski, Rozalia. Posłuchajcie o Rozali. Chodzi tylko i się żali. Słuchać jej wręcz niepodobna. Trzeba nerwy mieć ze stali. Słońce świeci, już narzeka. Gdy deszcz pada, też się wścieka. Wiecznie niezadowolona. Drażni tylko wciąż człowieka. W barze była zupa słona. Kogut rano piał jak wrona. Łóżko skrzypi, spać nie może. Wiecznie jest naburmuszona. Wróble jakieś takie małe, koty wiecznie są ospałe, pies jej łapy nie chce podać, hałas w lesie robią drwale, lekarz leki złe przepisał, słynny skoczek źle się spisał, to jest B, to fu, a to fe, obraz w kuchni krzywo wisiał. Chodzi, kwęka i pomstuje, karci, ględzi, krytykuje, choć samotną jest staruszką, nikt jej jednak nie żałuje. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.